bardzo serdecznie. Czwartkowe popołudnie. Piękne, gorące, słoneczne. No, mam nadzieję, że jest parę osób przed telewizorami, proszę Państwa, pomimo wszystko, bo mamy przygotowane bardzo fajne zagadki na dzisiaj. Wiele tych zagadek, dużo pieniędzy do rozdania. Posiedźcie godzinkę przed telewizorem, weźcie telefony do ręki, bawcie się z nami, dobrze? Na dobre to Wam wyjdzie. Pierwsza zagadka w tym momencie, no cóż, nie zachęcająca do siedzenia w domu, raczej powiedziałabym, że do wyjścia na plażę. Natomiast można wygrać 100 zł, także jeżeli ktoś jest daleko od plaży, to proszę wygrać 100 zł i w weekend jechać na plażę. Znajdź jedną różnicę między obrazkami. Szukacie Państwo tej różnicy, dzwonicie prościutko do studia. Mam nadzieję, że ta zagadka zostanie naprawdę szybko rozwiązana. Tymczasem proszę mi pozwolić przypomnieć zasady naszego programu, dobrze? W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się, trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony automatycznie z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz dowiedzieć się na 388 telestronie czwórki. No dobrze, to 3, 2, 1, start. Czekam na pierwszy telefon. Proszę Państwa, ruszyła maszyna dziewczyny z Fortuną. Wygrywamy pieniądze. Mam nadzieję, że dzisiaj naprawdę wiele osób z nami zarobi na to, żeby jakoś bardzo przyjemnie spędzić wielkimi krokami zbliżający się weekend. Dobrze, zagadka. Myślę, że wiele osób nie narzeka na to, że takie zdjęcie pojawiło się na ekranie. Posłuchajmy, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, gdzie jest różnica między tymi zdjęciami? Z tyłu za panią z prawej strony jest więcej wody, a na drugim obrazku jest mniej. Brawo, rzeczywiście ten horyzont jest przesunięty na tym prawym zdjęciu. Horyzont tutaj, to morze jakoś jest wyżej. Świetnie, brawo, brawo, brawo. Muszę powiedzieć, że genialnie pani to wypatrzyła. Chyba bym tego nie znalazła. Dobrze, proszę Państwa, widzę, że dobrze się zapowiada ten program. Bardzo szybko dostałam pierwszą odpowiedź. Proszę Państwa, tutaj też szukamy jednej różnicy. Też szukamy jednej różnicy. 100 zł. Aha. Zdjęcie uważam, że interesujące, zwłaszcza, że jest na tym takim ciemnym tle, prawda? Piękna kobieta. Jak zwykle widzę, kuso ubrana, no ale już trudno. W końcu dzisiaj znowu mężczyzna jest reżyserem, Henio, za sterami naszego programu. I stąd pewno właśnie takie, a nie inne zdjęcia. Natomiast nie przeszkadzało to pani, która przed chwileczką wygrała przy okazji poprzedniej zagadki. Mam nadzieję, że teraz też się uda pomimo wszystko znaleźć różnicę między tymi zdjęciami. Jedna różnica jest potrzebna, proszę Państwa, żeby zarobić 100 zł. Zapraszam serdecznie. Widzę, że nie ma problemu specjalnie z tym, żeby dostać się do studia, bo pierwsza zagadka została naprawdę w wyśmienitym tempie rozwiązana. Mam nadzieję, że tutaj też się uda. Chociaż szczerze mówiąc, znowu nie jest to taka zagadka, przy której jakoś tam różnica rzuca się jakoś natrętnie w oczy. Może między innymi z tego to wynika, że w sumie niewiele się tutaj dzieje na tym zdjęciu, prawda? Niewiele, to puste dość ubranie i czarne tło właściwie. Szczerze mówiąc, myślę, że bardzo ciężko było tutaj gdzieś wykombinować, gdzie tę różnicę wprowadzić, no ale mam nadzieję, że komuś z Was się uda. Myślę, że łatwe, miłe, przyjemne zagadki dzisiaj. Nie chcemy nikogo męczyć, zwłaszcza, że Bianka też mi powiedziała, bo ona się z Państwem dzisiaj rano widziała i wczoraj po południu. Anka, jest dramat, nikogo nie ma przed telewizorem, ale jakoś udało nam się jedną, drugą zagadkę rozwiązać, także namawiaj ludzi, namawiaj, rozdawaj pieniądze, miejmy nadzieję, że może jeszcze ktoś dzisiaj przed telewizorem się pojawi. Mam nadzieję, proszę Państwa, bo nie chciałabym gadać sama do siebie. Tymczasem również nie chciałabym, żeby pieniądze, które mamy do rozdania, zostały w studio, bo to by było kompletnie bez sensu. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, jeśli ktoś widzi jedną różnicę. Uwaga, mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam chyba ponownie. Tak. Proszę wytłumaczyć, na czym polega różnica? Na jednym obrazku pod piersią jest jakby biały guziczek, a na drugim nie ma. Jakiś taki paseczek, rzeczywiście tak. Brawo, 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 brawo. Świetnie. No, taki detal w ubraniu to mogła tylko kobieta zauważyć. Jeszcze w takim miejscu.
panowie to pewno się za bardzo nie skupiali na tym paseczku. Dobrze, proszę państwa, następna gra 200 zł. 200 zł, proszę o więcej pieniędzy. Już mówię dlaczego. Na pierwszy rzut oka od razu widać, że tutaj więcej się dzieje, prawda? Tutaj już nie takie ascetyczne ubranie. Też za wiele tego ubrania nie ma, ale tutaj jakieś plamki tygrysie, tu jakaś koronka, tutaj coś się dzieje z tyłu w tle, także no na pewno tutaj się więcej dzieje na tych zdjęciach. Proszę państwa, powiem szczerze, że z zainteresowaniem przyglądam się tym zdjęciom, ponieważ nigdy wcześniej ich nie widziałam. Także dla mnie to też jest tak naprawdę duża ciekawostka, gdzie te różnice zostały wprowadzone, jakie zdjęcia, jakie kobiety tam się pojawiają na tych zdjęciach, bo to zawsze ulubione aktorki, modelki danego reżysera. Henio, jak widać, tutaj takie lubi raczej południowe piękności. Proszę państwa, tutaj jest więcej detali, na pewno troszeczkę więcej uwagi wymaga ta zagadka, no ale mam nadzieję, że tak jak i poprzednią, tak również tę uda się rozwiązać szybko. 200 zł do wygrania, proszę się uważnie przyjrzeć, dobrze? Ja postaram się na razie tak jakoś nie przeszkadzać. No i cały czas mówię, mam nadzieję, że ktoś tam jest przed telewizorem, żeby pomóc mi jeszcze jedną zagadkę rozwiązać. Może ta pani, która rozwiązała już dwie poprzednie. $200. Nagroda poszła w górę. Więcej detali. No tutaj ani, no chociażby te wzorki na ubraniach są takie troszkę bardziej wymagające. Naprawdę, to nie wygląda łatwo, bo jest tutaj no, sporo detali, prawda? Takie strokato jest. No, można się kłócić co do jakiegoś, nie wiem, gustu tutaj połączenia tej panterki jeszcze z jakąś koronką i jeszcze z tyłu jakieś takie też niegładkie tło. To wszystko oczywiście jakiś robi taki wrażenie takiego trochę bałaganu, ale myślę, że tutaj twarz tej kobiety powoduje, że i tak to zdjęcie jest piękne. Proszę państwa, szukamy jednej różnicy. Szukamy jednej różnicy. Proszę nie dać się rozpraszać tutaj tej pstrokaciźnie. Dobrze, słuchajcie, 500 zł. 500 zł zaproponuję, dobrze? 500 zł zaproponuję. Mam nadzieję, że jest to kwota, która gdzieś tam przywoła jeszcze parę osób do ekranu telewizora. To są naprawdę dobre pieniądze. Halo, jest tam ktoś? Proszę państwa, jest tam ktoś, kto jeszcze może nie wyszedł na plażę, na, nie wiem, do lasu, czy po prostu poszwendać się po mieście? Jest tam ktoś przed telewizorem? Aj, kochani, 500 zł. 500 zł, tylko tyle przypominam, bo to są naprawdę już dobre pieniądze, także z przyjemnością namawiam do tego, żeby po nie wyciągnąć rękę. Czy ktoś widzi jedną różnicę? 500 zł za jedną różnicę to naprawdę jest niezła oferta. Płaciliśmy wcześniej po 100 zł za te dwie poprzednie zagadki. Czy ktoś z państwa widzi tutaj jedną różnicę? Mamy. Wychwycił ktoś tę jedną różnicę, proszę państwa. Czy to jest takie trudne, czy tak mało osób próbuje wziąć udział w naszym programie? Ciekawa jestem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że kwota jest zachęcająca. Państwa, ponieważ ta gra jest nową grą i widać, wygląda na to, że jest trudna dość, bo jeszcze nie słyszę telefonu, podwoję nagrodę, dobrze? 1000 zł zaproponuję. 1000 zł zaproponuję, proszę państwa, tylko mam nadzieję, że przy takiej ofercie nie każecie mi już czekać na telefon, dobrze? Uwaga, uwaga, jeżeli nie jesteś na wakacjach, jeżeli nie jesteś w tej chwili na plaży, w lesie, na spacerku, jeżeli jesteś w domu i masz włączony telewizor na czwórce,
Możesz zarobić 1000 zł właściwie bez większej walki, bo z konkurencją, proszę Państwa, słabo. Dobrze dla Was, bo naprawdę wielka szansa, że każdy, kto bierze udział w konkursie, no, ma szansę na tę nagrodę. A jeżeli mówimy o nagrodzie, to w tej chwili jest to 1000 zł. I trzeba znaleźć jedną różnicę między tymi obrazkami. Nawet mnie zainteresowało w tym momencie, gdzie ta różnica się znajduje, dlatego od razu tu przydrepnęłam. Proszę Państwa, proponuję podejść jednak troszeczkę bliżej do telewizora. Dokładnie każdy szczegół. Proszę tutaj prześledzić uważnie wszystko, co się na tym zdjęciu dzieje. Poważne, spokojne zdjęcie statecznej kobiety. Nie ma tu nic denerwującego, stresującego. No, troszkę dużo tej pstrokacizny, dlatego jest trudniej, bo te poprzednie zdjęcia były właściwie takie proste, prawda? Dziewczyna w bikini na plaży i tam to poprzednie zdjęcie też właśnie jakaś tak czarne tło, zielona bluzeczka i tyle właściwie. Natomiast tutaj wchodzi w grę, no, ta pstrokacizna jakaś, ta pstrokata bluzka, pstrokata chusta, z tyłu tam jakieś, nie wiem, paski, jakieś zasłony, nie wiem co. Także jest trudniej, ale właśnie dlatego nagroda w tym momencie to 1000 zł. No i czekam. Dzwonimy albo z telefonu stacjonarnego pod numer 704-304-303, albo, właściwie nie ma żadnej różnicy, albo z telefonu komórkowego pod numer gwiazdka 7303. A to ciekawostka, proszę Państwa, co się w tej chwili dowiedziałam. Proszę Państwa, mamy tutaj ponoć 3 różnice. Właśnie dopiero teraz reżyser wspomniał. Co to znaczy, że teraz trzeba podać 3 różnice, żeby wygrać 1000 zł? Nie, proszę Państwa, mam bardzo dobre, znaczy dobre i niedobre wieści. Nie wiem, co prawda, jak to się dalej potoczy. Słuchajcie. Mówi mi w tej chwili reżyser, że są tutaj 3 różnice i że za 3 różnice zapłaci Państwu 3000 zł. Ja czekam, aż on to pokaże na ekranie, bo aż nie mogę w to uwierzyć. Brawo, świetnie, proszę Państwa. Brawo, ja z przyjemnością witam taką ofertę. Kochani, dobrze, ale uwaga, uwaga. Aha, słyszysz? Dobrze, czyli tak, nie wycofujemy się, świetnie, bo o to się właśnie martwiłam. Nie wycofujemy się z oferty, że zapłacimy też za jedną różnicę. Za jedną różnicę zapłacimy 1000 zł, za 2 różnice 2000 zł, za 3 różnice 3000 zł. Proszę Państwa, ja nie mogę uwierzyć, że właściwie no, na tak wczesnym etapie programu pojawia się taka oferta. Na ogół zostawiamy takie oferty no, gdzieś tam na ostatnią zagadkę, ale świetnie, jeżeli możemy rozdawać tyle pieniędzy, to bardzo się cieszę, dobrze? Szczerze mówiąc, myślę, że reżyser spodziewa się tego, że ktoś po prostu zadzwoni po 1000 zł z jedną różnicą, bo sam przyznał, że znalezienie drugiej i trzeciej jest bardzo trudne. Także proszę Państwa, do dzieła, spróbujmy, dobrze? Jeżeli ktoś do tej pory nie próbował, no to jest taka wyjaśniająca sytuacja w tym momencie, co jest grane. Czyli mamy 3 różnice, wiemy już wszystko na temat tej zagadki, mamy jakąś taką dodatkową ofertę, z którą wcale niekoniecznie trzeba szukać tych 3 różnic, bo pieniądze za jedną różnicę i za 2 są, jest też oferta. Proszę Państwa, proszę tylko uważać, to jest nowa gra. Nie graliśmy takiej gry jeszcze i najgorsze jest to, że nie mam jakby żadnego wyobrażenia, jak szybko uda się Państwu, czy w ogóle uda się Państwu te 3 różnice znaleźć. Znaczy, myślę, że to jest oczywiście ciekawa oferta, że przyznał się, że są 3 i dał jakby możliwość wyboru, prawda? Można podać 1, można podać 2, można podać 3. Proszę Państwa, nie wiem, trudno powiedzieć, tak jak patrzę tutaj z daleka na to zdjęcie, czy to jest łatwe, czy to jest trudne, bo nigdy tego wcześniej nie graliśmy. Znaczy jedną widzę, także jedną ja bym już mogła 1000 zł wygrać. Aha,
Henio mówi mi, że proszę Państwa, prawdopodobnie większości osób powinno się udać znaleźć też drugą różnicę. Natomiast rzeczywiście taka trudna naprawdę do znalezienia i no, specyficzna jest ta trzecia różnica. Nie wiem, co ma na myśli, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, gdzie ta różnica się znajduje. No nie dziwne, że zaoferował dla aż 3000 za trzy różnice. Przypuszczam, że nawet nie spodziewa się, że ktoś tę trzecią różnicę znajdzie. Proszę Państwa, wygląda na to, że znalezienie trzech różnic nie jest łatwe. Znaczy, ja mówię, widzę jedną. Przypuszczam, że drugą ktoś z Was już na pewno w tym momencie widzi. Może odpuśćmy sobie tę trzecią i po prostu proszę 2000 zabrać, pozwolić nam przejść do kolejnych zadań. Zwłaszcza, że do tej pory naprawdę nieźle szło. Jedna, druga zagadka, wszystko szybciutko rozwiązane. Czy ktoś widzi w tym momencie jedną lub dwie, lub może te trzy różnice? Trzecia jest ponoć bardzo trudna do znalezienia, także jeżeli przez chwilę próbowałeś, nie udało ci się znaleźć, a widzisz dwie, zapraszam bardzo serdecznie naprawdę po 2000 zł za dwie różnice. Tylko bądźcie czujni, jeżeli wykręcacie numer telefonu. Bardzo proszę, żeby nie dzwonił ktoś, kto nie widzi żadnej różnicy, dobrze? Jeżeli trafisz na otwartą linię, od razu wymieniasz, gdzie są różnice. Czyli nie szukamy już na antenie ani drugiej, ani trzeciej. Znalazłeś jedną, wymieniasz jedną, zabierasz odpowiednią nagrodę. Proszę Państwa, aha, to jest ważne. Te pieniądze, które tutaj oferujemy, 1000, 2 albo 3000 zł, to są pieniądze, które ktoś z Was weźmie na 100%. Ha, proszę Państwa, niezłą jakąś taką zagadkę tutaj nam dał Heniu. Powiem tak, on wie, gdzie jest ta trzecia różnica. Z tego, co słyszę, to wszyscy panowie w reżyserce szukają trzeciej różnicy, ja szukam trzeciej różnicy, ja to jeszcze drugiej szukam tak naprawdę, ale nie jesteśmy w stanie za bardzo je znaleźć, czyli wygląda na to, że ta trzecia jest rzeczywiście taka podstępna. Sprytne. W sumie. Dobrze, ja przyznałam, że to zdjęcie jest pstrokate, ale szczerze mówiąc, to aż tak strasznie dużo się na nim nie dzieje, żeby tak sprytnie ukryć jedną czy nawet dwie różnice, że ich praktycznie prawie nie widać. Znaczy, z tego co słyszę, panowie znaleźli dwie w reżyserce. Ja widzę jedną, a gdzieś jest jeszcze trzecia. Reżyser mi mówi, słuchaj, powiedz, że znalezienie drugiej to jest szansa, żeby znaleźć drugą, ale trzecia to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo trudna. Gdzie jej szukać chociaż? Ja bym chciała wiedzieć. Może to jest za trudne, jakby to wyzwanie, że trzeba znaleźć aż trzy różnice. No nie wiem, może to jest rzeczywiście tak, że tak jak wy tam w reżyserce, że jak znalazło się dwie, no to jest różnica w kwocie, prawda, wygranej 1000 zł, to nie jest mało pieniędzy, to jest naprawdę kupa kasy, także nie dziwię się, że wiele osób no jednak gdzieś tam wierzy, że tę trzecią różnicę w końcu dostrzeże i czekają ludzie, a jak jest tak mało widzów przed telewizorem w tym letnim okresie, to szczerze mówiąc trudno mi przewidzieć, czy znajdzie się ktoś aż tak spostrzegawczy, żeby taką
bardzo trudną różnicę wypatrzeć. Proszę Państwa, powiem szczerze, że powoli korci mnie, żeby coś z tym zrobić, ponieważ tak, jeżeli ja nie widzę nawet drugiej różnicy, a Państwo, no gdzieś tam przypuszczam, że ktoś się upiera, żeby znaleźć trzy, ja mam pomysł taki, gdybyśmy zrezygnowali z tej trzeciej, co wy na to? Gdybym zapłaciła 3000 zł za dwie różnice, bo już nawet znalezienie drugiej jest trudne. Czy zgodził się? Zgodził się, świetnie. Proszę Państwa, dobrze, ja myślę, że teraz będzie łatwiej. Słuchajcie, idziecie na ten układ, że za jedną różnicę zapłacimy 1000 zł, a za dwie 3000? Proszę Państwa, czy to jest w porządku? Czyli w tym momencie umawiamy się, że tej trzeciej różnicy nie będziemy szukać, dobrze? Skoro jest taka podstępna, skoro jest taka trudna, skoro sam reżyser się cieszy i zaciera łapska, że nikt nie znajdzie tej trzeciej, to ja w takim razie znalazłam na to rozwiązanie. Proszę znaleźć dwie różnice, dobrze? Proszę znaleźć dwie różnice za 3000 zł, czyli za tą maksymalną nagrodę. To, co obiecywałam, że zapłacę do tej pory za trzy różnice, teraz można wygrać za dwie. Dobrze? Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ten zabieg zakończy tę grę po prostu. Zapraszam, śmiało, proszę się nie wahać. To znaczy, masz wybór, prawda? Albo dzwonisz, jeżeli widzisz jedną różnicę, albo szukasz drugiej, albo już masz dwie, to tym bardziej dzwonisz. No na pewno nie trzeba szukać trzeciej już w tej chwili. To jest najlepsza wiadomość. To jest naprawdę dobra wiadomość, bo myślę, że nikt by jej nie znalazł. Dwie różnice, proszę Państwa, za tą maksymalną nagrodę 3000 zł. I dzwonimy, nieważne z którego telefonu, czy z komórki gwiazdka 7303, czy z telefonu stacjonarnego 704-304-303. To już naprawdę nie ma znaczenia, wystarczy tylko wiedzieć, gdzie są te różnice i potrafić to opisać dobrze, bo to jest też bardzo ważne. Także proszę sobie przygotować wypowiedź, bądźcie czujni, uwaga, proszę Państwa, mam nadzieję, że to, że odpuściłam Wam tę trzecią różnicę, pomoże mi znaleźć zwycięzcę tej zagadki. Pomoże mi? Czy jest tam ktoś przed telewizorem? Proszę Państwa, czy wszyscy gdzieś tam patrzą, jak czas przepływa? Na plaży, czy też jakimś, nie wiem, barku, restauracji? Zazdroszczę Wam bardzo. Ale proszę Państwa, no skoro my jesteśmy na stanowiskach, no to spróbujmy też coś z tym zrobić. Ja spróbuję Państwu rozdać jak najwięcej pieniędzy, a Wy spróbujcie ode mnie przejąć. 3000 zł za dwie różnice. Proszę Państwa, między tymi zdjęciami są tak naprawdę trzy różnice, ale naprawdę było strasznie ciężko tę trzecią znaleźć. Ja absolutnie trzeciej nie jestem w stanie znaleźć. Mam, szczerze mówiąc, jakieś wątpliwości co do drugiej, bo wydaje mi się, że coś tam widzę, ale nie jestem na 100% pewna. Proszę Państwa, dobrze, w tym momencie odpuściliśmy trzecią różnicę i tę maksymalną nagrodę, 3000, płacimy za dwie. Śmiało. Proszę Państwa, ja ciągle mam problem naprawdę z takim dodefiniowaniem, na czym polega druga różnica, ale trzy to już naprawdę był hardcore, także cieszę się, że taką, a nie inną decyzję podjęłam, że z tej trzeciej różnicy zrezygnowaliśmy. No natomiast w tym momencie to, że płacimy 1000 zł za jedną różnicę i 3000 za dwie, to pewno jest powód, dlaczego jeszcze nie słyszę telefonu dla odmiany. Jeżeli nie widzicie drugiej różnicy, to na pewno przypuszczam, że większość osób jej szuka namiętnie. No i nie dziwne w sumie, bo skoro jest różnica 2000 zł pomiędzy jedną a dwoma różnicami, sama bym szukała. Tylko że pytanie, czy tę drugą jesteśmy w stanie w ogóle znaleźć.
Słyszę, że technik, tam, który też pierwszy raz widzi tę zagadkę tak samo jak ja, znalazł dwie. Także to jest dla mnie, tylko że inna sprawa jest taka, że oni są dobrzy w tym, także... Proszę Państwa, w to piękne, słoneczne, gorące popołudnie, czy jest ktoś przed telewizorem, kto wypatrzył te dwie różnice? Są trzy. Między tymi zdjęciami są trzy różnice. Proszę Państwa, przyznaję, ja nie widzę za bardzo drugiej, a trzeciej w ogóle. Nawet nie przypuszczam, w którym miejscu mogłaby być. Ale odpuściliśmy trzecią. Szukamy dwóch. Szukamy dwóch. Chłopaki w reżyserce, ja wiem, że oni są w tym bardziej wprawieni, ale widzą dwie. Także jest to możliwe. Możliwe jest znalezienie dwóch. Czy ktoś z Państwa, komuś z Państwa się to udało? Czy jest ktoś, kto w tym momencie próbuje w ogóle do mnie się tutaj dostać? Nawet jedna różnica to już są dobre pieniądze. 1000 zł za jedną płacimy. Telefon stacjonarny lub komórkowy. Ważne, żeby po prostu próbować. Proszę nawet spróbować po raz drugi, bo to zwiększa szanse. I... To nie będzie takie proste rozwiązać tę zagadkę, widzę. Jest ktoś w ogóle przed telewizorem? Proszę Państwa, była jedna pani, która rozwiązała poprzednie zagadki. Proszę Pani, czy Pani widzi dwie różnice albo chociaż jedną pomiędzy tymi zdjęciami? Proszę Państwa, pieniądze można już zarobić za jedną różnicę, a ta jedna to jest taka klasyczna, prawda? Coś jest i czegoś nie ma na drugim zdjęciu. Można, znaczy tu są w ogóle trzy różnice, ale zmieniliśmy, że zapłacimy tą główną nagrodę za dwie, bo po prostu stwierdziliśmy, że to jest za trudne. To jest nowa zagadka. Ja tych zdjęć jeszcze nie widziałam, także trudno mi przewidzieć, czy to jest dla Państwa wykonalne, czy niewykonalne. Jak wygląda sytuacja? Czy jest ktoś, kto w ogóle próbuje? Jest ktoś, kto próbuje? Jeśli próbujesz, to bardzo proszę uważnie, dobrze? I być gotowym do opowiedzenia, na czym te różnice, czy też jedna z nich, na czym polegają. Także jak się dostaniesz na antenę, to już nie ma czasu na szukanie różnic, tylko od razu podajemy odpowiedź, dobrze? I proszę słuchać mnie w słuchawce, nie w telewizorze, także bądźcie gotowi.